Obraz czarnego chłopca zamordowanego przez białych 60 lat temu oburzył niedawno Afroamerykanów, gdyż autorką jest biała malarka. Tytuł: Otwarta trumna. Matka kazała na pogrzebie podnieść wieko, żeby pokazać zmasakrowaną twarz syna. Dlatego na obrazie jest abstrakcją, nie do poznania. Ale czy białym wolno przedstawiać cierpienia czarnych, jak zrobiła to Dana Schutz w obrazie Open Casket? Czarni artyści wezwali do usunięcia pracy z wystawy, zniszczenia i fizycznie blokowali do niej dostęp. Twierdzili, że biali nie mogą robić widowiska ze śmierci czarnych. Zarzut przywłaszczenia i wręcz kradzieży motywów kultury działa tylko w jedną stronę. Czarnym wolno przywłaszczać dorobek białych, jak w przypadku filmu Czarna Pantera. Ukazuje afrykańskie społeczeństwo z futurystyczną, wysoko rozwiniętą cywilizacją techniczną. Ale nowożytną naukę i technikę stworzyli biali, nie czarni. Czy nie należało tego pokazać w przebiegu fabuły? Obraźliwe są filmy, książki i inne dzieła, które łączą stereotypowe elementy różnych kultur i przedstawiają jako nową formę kultury. Nie wolno używać symboli religijnych i tatuaży ludów kolorowych. Nie wolno mówić cudzym akcentem językowym. Obraźliwe są nazwy drużyn sportowych, jak czerwonoskórzy. Skrajny przykład przywłaszczenia dała modelka intymnej bielizny ubrana w bikini oraz pióropusz od głowy do ziemi. A ten pióropusz mogą nosić tylko bohaterscy i zasłużeni Indianie z plemienia Oglala Lakota. Gdy kultura dominująca bierze elementy z kultury mniejszej, to jest kolonializm. Kiedy elementy kultury o głębokim znaczeniu używa się jako egzotyczne ozdobniki, wyraża się brak szacunku dla kultury pierwotnej. Kiedy takie elementy używa się poza oryginalnym kontekstem kulturowym, jest to przywłaszczenie, a czasem profanacja. W tej sprawie wypowiedziało się także ONZ. Deklaracja Praw Ludów Rodzimych, którą uchwaliło Zgromadzenie Ogólne, stwierdza, że ludy rodzime mają prawo utrzymywania i kontroli swej własności intelektualnej w obszarze tradycyjnej wiedzy i środków wyrazu. Kto należy do grupy panującej, jest krótkowzroczny. Wierzy, że jego prawa, kultura i tabu są powszechne, stanowią oczywistą kondycję człowieka. Ale w rezultacie rani innych i ośmiesza. Na przykład piosenkarka Adele wywołała oburzenie, gdy ubrała się w bikini w barwach flagi Jamajki i splątała włosy w węzły bantu, jak kobieta Zulusów. Poparła tak Festiwal Karaibski w Londynie. Czy to zły pomysł dla gwiazdy popkultury? Potępia się białych, którzy przejmują manieryzmy, slang i ubrania Afroamerykanów, zwłaszcza z nurtu hip-hopu. Krytykom naraził się Justin Bieber, który zamieścił swoje zdjęcie z fryzurą w dreadlockach. Udaje Latynosa, a jest białym Kanadyjczykiem. Podpadli też tytani popkultury jak Elvis Presley i Rolling Stonesi za kradzież muzyki czarnych. Ale czy to nie był wyraz ich uznania dla żywotności Afrykanów? Ma zapanować ogólna zasada, że nie wolno ubierać się w stereotyp etniczny. Kultura ani rasa nie może być powodem do żartów. Nie może być także kostiumem dla zabawy, jak w przebierankach na Halloween. Dlatego zostali ukarani studenci koledżu za to, że włożyli sombrera na tequila party. Ukradli kapelusz Meksykanom. Czyż to nie jest absurdalny zarzut? Krytycy przywłaszczenia traktują kulturę jak glebę, która może być zniszczona przez eksploatację. Jednak kultura to nie gleba. To są idee, które pozostają, gdy gleba może zostać wyjałowiona. Pojęcie przywłaszczenia narzuca zbędne ograniczenia wolności intelektualnej i podsyca plemienne niesnaski. A przecież tropy etniczne są przyprawą nudnego dania białej kultury głównego nurtu. Krytycy próbują zakonserwować treści kultury formalnie i zabronić swobodnego ich obiegu. A kultura żywi się krążeniem idei. Amerykański film George'a Lucasa bierze motywy z Ukrytej Fortecy Akiry Kurosawy, zaś japoński reżyser czerpie inspiracje z angielskiego Szekspira. Pojęcie przywłaszczenia kulturowego powstało w świecie akademickim w latach 80. w ramach krytyki kolonializmu. Gdy zwycięzcy biali brali elementy kultury podbitych ludów niczym łupy wojenne, to dodatkowo poniżali pokonanych. Wtedy nikt nie pytał ich o zgodę. Dzisiaj jest inaczej. Po wyzwoleniu kolonii państw europejskich i nadaniu praw obywatelskich Afroamerykanom, walka z panowaniem białych przeniosła się na teren kultury. Jest to kolejny etap zmierzchu Zachodu, który zapowiedział 100 lat temu Oswald Spengler w sławnym dziele pod takim właśnie tytułem.